Z powodu ciąży. Bądź miły i daj mi spokój. Zresztą Martin zna się na tym lepiej od ciebie. Parę kieliszków nie zaszkodzi. Czego chcesz? Podziękować za szampana. Nie ma za co. Posłałam go z Sandrze. Przysiądziecie się? Nie, dziękuję. Świętujemy trzeci miesiąc wspólnego życia. Wy też coś świętujecie? Tak. Nasz rozwód. Miłej zabawy. Nawzajem. Wybaczysz mi? Benjamin zawsze będzie moim ojcem. Choć czasami nazywam Heralda tatą, żeby mu dokuczyć. Wszyscy mężczyźni są głupi. Nie rozumiem, co ty robisz z tym Mediną? Żyjesz z nim? To jedyny sposób, żeby osiągnąć cel. Nie martw się, rzucę go, jak tylko odzyskam Mistral. Wolę nie myśleć, jaki jest w łóżku. Zmieńmy temat. Co w domu? Chcesz wiedzieć, co u mojego przyrodniego rodzeństwa? Co Milagros i Gerardo sądzą o obaleniu testamentu? Gerardo bardzo się zdenerwował. Milagros chyba nie zdaje sobie sprawy, że może wszystko stracić. Gdy odzyskamy Mistral, my... Przestałaś mnie nienawidzić? Może też powinnaś obawiać się, że odzyskam Mistral. Nie jestem Milagros. Chcesz zatrzymać wszystko dla siebie? Zniszczyłem ją, skłóciłem z rodziną, z mężem. Uczyniłem moją kochanką. Zmusiłem do życia ze mną. Powtarzam, Lucrecia jest moją niewolnicą. Panowie zakochują się w niewolnicę i zwracają wolność, żeby je poślubić. To się czasami zdarza. Zamierzam poślubić Lucrecję, żeby przejąć Mistral i podarować ci go. Jak odebrałbyś koncern swojej żony? Najlepsze są najprostsze plany. Kazałbym ją zabić. Milagros ucieszy się, kiedy dostanie należny jej zysk. Margarita jeszcze bardziej. Nie sądziłem, że tak szybko nam się powiedzie. Gdyby nie twoja pomoc, to nie pomoc, tylko praca. Przecież mi płacisz. Biorąc pod uwagę twoją pracowitość i sukces firmy, postanowiłem dać ci podwyżkę. Nie będę się wzbraniać. Choć tyle pracuję, że nie mam czasu na wydawanie. Może odwiedzisz Juanita. Przydałby mi się wypoczynek. Ja też mam dość tej kuchni. Chodźmy do kina. Albo gdzie indziej. Sami? A co w tym złego? Jesteśmy przyjaciółmi. Mogę powiedzieć Lucy i Rosji, żeby poszły z nami. Nie. Byłem z Rosji w kinie i wolę tego nie powtarzać. Wyobrażam sobie. Nigdzie nie daje ci spokoju. Jest uparta. Więc co, idziemy? Nie za późno? Ja mam na myśli jutro albo pojutrze. Teraz marzę tylko o łóżku. Więc jutro.
Ya, pues, mamá. Chcesz mieć mistral tylko dla siebie? A jak myślisz? Mówiłaś, że robisz to dla dzieci. Nie wiem, czy zasługujecie na takie poświęcenie. Byliście dla mnie niedobrze. Chyba żartujesz. Pragnę równie mocno, tak jak ty, żeby Milagros wyniosła się z domu. Odejdzie, zapewniam cię. Będzie tak jak kiedyś, albo lepiej, bo to ja będę rządzić, a ja będę twoją prawą ręką. Wystarczy, że Medina wygra sprawę. Wygra. Inaczej moje poświęcenie pójdzie na marne. Podziwiam cię. Nie wierzę, żebyś zabił swoją niewolnicę. Tu? No matarías a tu esclava. Bueno, bueno. Zatem przejdźmy do planu B. Zostawię Lucrecję, nie obalę testamentu. Milagros pozostanie właścicielką koncernu, a ja będę z tobą. Chcesz? Pomyślimy, jak przejąć mistral w przyszłości. Dobrze. Jeszcze dziś masz się rozstać z Lucrecją. Zgoda. Ale najpierw udowodnij mi, że będziesz moją kobietą. Está dispuesta a ser mi mujer. No, por favor. Nie teraz. Ahora no. De acuerdo. Dobrze. Pero... Ale nie rzucę Lucrecji. Recuerda que no dejaré a Lucrecia. Dopóki nie będziesz moja. Hasta que seas realmente mía. Mañana. Jutro. Odwiedzę cię w hotelu. Będę czekał. Niemożliwe. Co? Jak to co? Pijesz przez cały dzień. Padnie ci na rozum. Może o to właśnie mi chodzi. Dawaj. Co robisz? Martwię się o ciebie. Co chcesz osiągnąć? Wybacz, ale nie lubię widzieć cię w tym stanie. Jeśli jestem smutna, to nie przez ciebie. Masz rację. Więc o co chodzi? Boję się. O tatę. Zakochał się. Tak myślałem. Cieszę się. A ty nie? Uświadomiłam sobie, że nasi rodzice nigdy się nie zejdą. Tata ożeni się z tą kobietą. Będą mieli dzieci. Boisz się, że o nas zapomni? Nie chcę mieć matofii ani nowego rodzeństwa. Chcę, żeby było tak jak kiedyś, żeby mama wróciła i znowu nami pomiatała. To niemożliwe. Tęsknisz za nią? Boję się. Przytul mnie. Kolacja była wspaniała. Towarzystwo również. Powtórzymy to?
supuesto. Oczywiście. ¿Un traguito? ¿Quieres drinka?